Cześć, witam Was, Biniasz Bajku przy ulicy Goldhammera 9 w Tarnowie. Rynek wtórny cały czas odkrywa nowe okazje i powiem Wam szczerze, że sam yy, bym miał duży dylemat jaki rower wziąć, czy taki z rynku wtórnego, używany bardzo wysokiej klasy, czy też najwyższej klasy, czy bardzo przeciętny, ale nowy. Ja zawsze mówię, że nowe to nowe, ale akurat... Tutaj są takie sytuacje, gdzie yy, rower potrafi być na bardzo wysokich grupach osprzętowych, na wysokiej klasy kołach, ramach i kosztować kilka tysięcy, pięć, sześć, siedem tysięcy. Gdzie jako nowy rower kupimy, no co, kupimy rower na ramie aluminiowej, na tygrze i będzie miał te hamulce tarczowe, które tak naprawdę nie będą lepszymi od tych szczękowych dobrej klasy, z yy, dobrej klasy okładzinami. I jak wiemy, przez kilkadziesiąt lat kolarze zawodowi jeździli w turach, nie narzekali na jakość hamowania, nic im nie wybuchały, obręcze się może zdarzały jakieś pojedyncze przypadki. I, i tak naprawdę marketing, marketing, promowanie nowych modeli, właśnie na hamulcu tarczowym, na elektronice, wyparły z proturu te właśnie rowery. I za tym idzie cała moda sprzedaż później rowerów w sklepach bo chcemy się upodabniać do tych najlepszych to kolarzy zawodowych chcemy mieć takie same stroje buty kaski i też bardzo drogie rowery które yy, które są już dzisiaj na hamulcu tarczowym na elektronice każdy kolarz zawodowy tak jeździ ale jak popatrzymy na podwórko lokalne na tych zawodników samosponsorujących się czy z małych klubów kolarskich to jeżdżą na dość starych modelach niekoniecznie mają tarczówkę jednak patrzą na parametry rowerów pokażę Wam tu jeden z takich rowerów który no nie lada gratka że tak powiem ja nie znam dokładnie tej firmy to jest szwajcarska firma być może jest to jakaś manufaktura, nie, nie będę się wypowiadał. Film na YouTube ma to do tego, że są osoby, które jeździły na takich rowerach, kupowały, jeżdżą, zagłębiły się w markę i mogą więcej o tym powiedzieć, ja od strony technicznej jest to rower na ramie karbonowej, bardzo lekki rower. Na sprzęcie Dura jest 2 x 11, do tego nie ma się co przyczepić. Jeżeli chodzi o kierownicę, wspornik, yy, to jest wszystko z karbonu. K-Force, sztyca, hamulce tytanowe. One gdzieś tam występowało już w takich rowerach, w tych lekkich modelach. No i koła tutaj są DT Swiss na felgach karbonowych, szprychy lighty. Cały rower, zaraz można się zważyć. W ogóle cały rower ładnie wygląda na ramię. To jest na ramię 55. Zaraz zresetuję wagę, żeby mi nikt nie zarzucił, że na innej wadze ten rower mógłby ważyć zupełnie inaczej. Mógłby ważyć, ale to raczej jakieś tam gramy. To jest waga, która dobrze waży. Tutaj się coś opiera źle zresetowane. Jeszcze raz zrobimy, bo rower był yy, rower był na tym, tam gdzie nie powinien stać. O i teraz mamy 00. Ważyłem go wcześniej, wyszło 6500 gramów. Jak się kiwa, to troszkę ten, ale 6,5 kg. Uważam, że nie ma za bardzo na rynku rowerów o takiej wadze. W ogóle nie ma. Jeżeli byśmy chcieli jeszcze budżetowo wydać. To jest rower. Za około 6000 do wzięcia. Cena do negocjacji przejrzany przeglądnięty. Nic mu się nie udzieje Wygląda na rower wyciągnięty z szafy, że bardziej stał. Wiem, kto go użytkował. Także to nie za kolarz Nikt, nikt nie jeździł na treningi, raczej to były sporadyczne wyjazdy, tak jak. Ludzie kupują motocykl i jeżdżą tylko wtedy, kiedy mają czas, pogodę. Sam wiem, jak w ciągu dwóch lat na motocyklu nowym 300 km przejechałem, bo albo czasu nie ma, albo pogody i on sobie gdzieś tam stoi i tylko traci na wartości, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o nowe propozycje, no to tak jak już powiedziałem, aluminiowe na tagrze. Można kupić, które będą miały tarczowy hamulec, by kupić rower karbonowy. Już jakikolwiek to musiałby kosztować około 10 tysięcy, ale to wagi rowerów będzie 10-11 kg. Za te 12, nawet myślę, że, że cały czas warto spoglądać w stronę właśnie rynku wtórnego rowerów używanych i nawet zawodnik. Kolarz amator spokojnie na tym rowerze więcej wygra, więcej wyciśnie, więcej przyjemności z jazdy niż na każdym nowym, który będzie, będzie ważył prawie drugie tyle. Już nie mówię, że żeby tylko miał karbon, trzeba też drugie tyle dołożyć niż do tego. A tutaj rower zdaje się, że jest sprawdzony. Chyba żadne ryzyko, nawet jeżeli byśmy pojeździli rok, dwa... I dozbieramy większą kwotę, chcielibyśmy mieć jednak na tym hamulcu tarczowym. To myślę, że za podobne pieniądze go kupimy czy sprzedamy jak kupiliśmy go. To jest tak ze starymi samochodami, że już niewiele na nich tracimy. A jak jest jeszcze jakieś dobrej marki, dobrej klasy utrzymany, to nawet jeszcze możemy zarobić, bo zawsze się znajdzie chętny na taki rower. No bo na dobre rzeczy, nawet jak są stare, to zawsze będą chętni. Jak zwykle chciałbym usłyszeć, przeczytać, co sądzicie o tej Marce. Czy się zgadzacie ze mną? Wasze komentarze są bezcenne. Dzięki za wszystkie subskryp subskrypcje, lajki i do zobaczenia w następnym filmie.